Siemanko, z tej strony Leon i witam was po raz kolejny w Tibi. Ten już skilla na Slimach, cieszę się bardzo, ale nie będę mu odpisywał na razie. I otóż tak, jak widzicie mam... Demon Helmet Gizy. Tak, mam 14 level i kawałek, skille dość małe, chociaż większe niż ostatnio, bo 45 na 32. Jak widzicie, mamy troszeczkę lagi. No ale powinniśmy sobie dać radę. No i ekspimy dalej na cycach, na cyklopach. Mam tutaj strzały, które dopiero teraz zobaczyłem, bo ich nigdy nie używałem, że one są dość fajne, ponieważ gdy strzelamy z nich, to podobny jest, że tak powiem, atak wokół potwora, którego po prostu nasza strzała ma zasięg po prostu na 9 kratek, 3 na 3. To jest fajna sprawa, jest to czar podobny do czaru, jaki ma Knight, czyli Exory. Dość fajny i bardzo mi się podobają właśnie te strzały. I tak, otóż chodzimy sobie na cyklopy. Mam nadzieję, że nie padniemy. Brakuje nam 5700 expa. Mam nadzieję, że troszeczkę wbijemy, bo całego levela to na bank nie wbije, ale choć możemy zejść troszeczkę niżej. Ostatnio expiłem tutaj z jakimś ziomkiem, który mi bloczył wszystko prawie. I naprawdę bardzo fajnie mi się expiło, tylko później jak bloczył mi GS-a, to po prostu ten GS wyskoczył z innej mańki i po prostu zamiast jego atakować, to po prostu... O, mamy jakiegoś deda. Co my tu mamy? Kaska. Fuck, ale zaraz my padniemy. Dobra, zaraz będziemy musieli to ogarnąć. Super, sweet. Dobra, lecimy do lota. Niech on spada na razie. Weźmy sobie pieniążki. Jak najwięcej tego się da. Nie wiem, o co mu chodzi, ale cóż. Ktoś niestety już zawinął całego. Ale tak, udało nam się zdobyć backpack. A, niestety pusty. No cóż, no ale zyskaliśmy trochę hajsu. Szmatkę. One chyba z guli wypadają. Także jest dobrze. No i cóż, no jak spimy, no jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie tych cyklopów. Szkoda. Może tutaj w jakiejś jaskini się schował jakiś. No i tak, chciałem z wami właśnie też nagrać i przy okazji z wami porozmawiać. Ponieważ stwierdziłem, że możliwe, że stworzyłbym nową postać. Byłby to Sork. Co wy o tym myślicie? Napiszcie mi w komentarzu jakieś porady, jak zacząć grać Sorkiem, bo powiem wam szczerze, że nigdy nie grałem Sorkiem. I ciężko mi było by nim grać, ponieważ że Sork ma dość mało strasznie HP, za to dużo many i wali z czarów. A powiedzmy sobie szczerze, ja tyle co na jakimś tam OTS-ie sobie zacząłem grać, to w miarę te ataki czarami ogarniam, ale zapominam często o tym, że jak się weźmie czar Utamowita, czyli wszystkie obrażenia dostajemy nie w życie, tylko w manę i często zapominam właśnie o uzupełnianiu tej many. Także tu też jest taki dla mnie minus, może dla was właśnie jest lepiej, więc chciałbym, żebyście mi napisali, to całkiem serio mówię, ponieważ mam dylemat. Oczywiście gdybym się skusił jednak na zrobienie Sorka, to na pewno pokażę wam jakieś będą materiały z właśnie tej postaci. Tak, jesteśmy paladynem, gramy, jakby ktoś nie widział, nie wiedział, nie ogarniał tej gry. No i cóż,
Knajta nie będę chciał robić, ponieważ Knajta trzeba naprawdę długo wyskillować, a skille u Knajta idą 3 razy wolniej, co ja mówię, 3 razy wolniej niż u Palka, więc to jest jedyny, że taki powiem, minus, ale już taki dobrze wyskillowany Knajcik to jest taki, powiem wam, Terminator. Chodzi normalnie wszystko na pieprze, a rozwala, zabija, więc to jest dobre, tylko niestety trzeba poświęcić jakiś tam czas na skillowanie. Okej. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? To, że padłem na GS-ie, bo się przerzucił na mnie, no to już powiedziałem. Co tam jeszcze? Czy będę robił jakieś questy? Podejrzewam, że na pewno będę robił jakieś questy. Tylko jeszcze nie wiem jakie, bo solo questy robić to nie lubię. Wolę raczej z kimś się zabrać i żebyśmy porobili te jakieś questy, niż samemu. Samemu to według mnie troszeczkę tak głupio. Więc pomyślałem, że jeżeli ktoś do mnie napisze, może właśnie ktoś z was, widzów, którzy mnie oglądają, też grają na Nera, nie mają jakieś tam levele, to możecie napisać w komentarzu, to pójdziemy na jakiś właśnie jakiegoś kłościka i wydaje mi się, że będzie fajnie. Otóż co, jeszcze zachęcam was do pisania w komentarzu bądź wiadomości na wspólną grę. To by było też moim zdaniem chyba fajne. Razem sobie pograć. No i cóż, jeżeli chcecie, nie wiem, żebym jakiś temat opisał, co sądzę na jakiś temat, to piszcie śmiało, na pewno się wypowiem na jakiś temat, jaki będziecie chcieli. Także zapraszam. Pojawiła się również na moim kanale seria Minecraft Skyblocks. Podejrzewam, że ten filmik, który teraz właśnie oglądacie, Tibie, to on jest już troszkę jednak po, niż wstawiłem pierwszy ten filmik z Minecrafta Skyblocks. I podejrzewam, że spodobała wam się ta seria, ponieważ pierwszy raz gram właśnie na takim czymś i mam fajną taką zamiar przygodę zrobić. Już sobie pomału tam planuję co i jak, także wiecie. Mam nadzieję, że wam się również spodoba. Otóż tak, kolejna sprawa co do polecania kanałów. Osoby, które się zgłosiły, żeby polecić kanał, muszą jeszcze raz potwierdzić to. Fuck, guard. Niech napiszą do mnie, że chcą nadal chętnie, żebym ich polecił i taki materiał się pojawi. Ok, spójrzmy, ile wbiliśmy levela. Ponad 1000, ponad 1K, czyli ładnie, dość ładnie. Powiem wam, ludziska. O, tutaj znowu ktoś padł? Nie. Już chyba sprawdzają deda, że w Tibi można się odprężyć, mimo tego, że ktoś może powiedzieć, że to jest syf czy coś, to według mnie można się naprawdę odprężyć, ponieważ siadasz, odpalasz sobie Tibie, ekspisz sobie i naprawdę można się troszeczkę wyluzować. Może na górze coś będzie. Powiem wam, że na takich ekspowiskach większych, takich właśnie jak te, jak Poch, po pierwsze jest dużo osób, które lata i XP, i przez co te ekspowisko jest zalatane. Te potworki wtedy szybciej się respią, ponieważ jest więcej osób, ale one szybciej umierają przez to też, więc szybciej ich zabijają, więc to jest troszeczkę tak głupio na takim ekspowisku grać, ale ja gram świetnie, mi się podoba. Szybka, że tak powiem, troszeczkę i kasa, chociaż kasy troszeczkę mam. Level też niczego sobie leci, także cóż. Kupiłem sobie ostatnio właśnie dragonkę, ale niestety nie mam jej przy sobie, ponieważ strzelam z łuku i właśnie się strzały kończą. I dragonka leży sobie kulturalnie w depo, odpoczywa. Zabieram je na skillowanie. Ostatnio powiem wam, że znalazłem dość ciekawy sposób na skillowanie. Może wielu z was, jak to powiedz, proszę, powiedz, podziel się z nami. Powiem wam w taki sposób, że dużo osób podczas skillowania zajmuje się innymi rzeczami.
No i tak sobie ostatnio rozkminiam, że może ja bym właśnie se poskillował i coś tam porobił. No i wpadło mi do głowy właśnie po kilku tam minutach, kilkunastu takiego skillowania, że już mi się nie chce. No i mówię, a może bym sobie odpalił właśnie Minecrafta. No i właśnie odpaliłem sobie Minecrafta, zacząłem sobie tam grać, tylko że w okienku także widziałem nasze prawą stronę, widziałem ilość potworków, na których skilluję, także było super, także widziałem nasze życie, manę, czyli wszystko było pod kontrolą w każdym momencie, tylko raz na jakiś czas przerzucałem sobie, zmieniłem potworka, którego miał bić i jest fajny. Powiem wam, że w taki sposób naprawdę można, znaczy można, ja mógłbym skillować naprawdę długo, tylko też nie bardzo mi się, powiem wam szczerze, grać w Minecrafta. Otóż nie wiem czemu, jakoś tak mam, że po prostu nie wiem, czy mi się znudziła ta gra. Znudzić może nie, ale nie mam jakichś ciekawych pomysłów, żeby wam przedstawiać. Właśnie, więc czasem właśnie odpalę sobie Minecrafta, żeby sobie tam założyć. Ostatnio właśnie zrobiłem sobie nowy świat i sobie tam gierczę. Ale właśnie, żeby nagrać, to nie mam zbytnio takiego pomysłu. Dlatego stworzyłem właśnie nową serię, właśnie Minecraft Skyblocks, czyli to jest takie zupełnie coś innego, więc tym się naprawdę jaram, więc wydaje mi się, że to fajne jest to, co robię, więc na razie to mogę nagrywać. Także to by było chyba na tyle w tych sprawach. Tak, jest możliwość, że pojawi się jakiś wspólny odcinek z Mr. Jonexem, bo już pisaliśmy, że graliśmy przez chwilkę, znaczy spotkaliśmy się gdzieś tam w Kazo, sobie też skillowo, bo jest knajtem. Okej, może byśmy sobie poszli, gdzieś jest jakiś potworek. No mi wyskoczył krzyżyk. Okej, może gdzieś tam dalej. Pójdźmy może w tą stronę. Mam łopatę. Co? Nie wziąłem łopaty? A, bo padłem. Fuck. Kurde. Pokazałbym wam fajne miejsce, gdzie można naprawdę szybko sobie troszeczkę wbić ten level, ale tak zdradzę wam mniej więcej, gdzie to jest. To jest właśnie w tej jaskini. W tej jaskini jest naprawdę fajnie, bo tam jest kilka rotwormów, a poziom niżej są smile. Znaczy, Jezus, slajmy. Smile, co ja mówię? Okej. Tutaj widzę, że mam jakieś lagi. To jest niedobrze. No fuck. No najgorsze, nie lubię właśnie, gdy jestem na jakimś środku jakiegoś polu i nagle mam takiego laga, bo wtedy nie wiem, co się dzieje. Co? No niestety, widzicie, Tibia odmówiła pracy, także zakończymy także smutnym widokiem. Także trzymajcie się i cześć. Na razie.